jestem, ale nie ma mnie, bo jadę. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj trzeci dzień żniw u Stacha. Kosimy ostatnie pole pszenicy. Jak możecie, jak mogliście zobaczyć ostatnio na kanale, była dość ładnie sypie, także jedziemy dalej z tematem. Pomagamy sobie oczywiście z panem Bogusiem. Pan Bogus sobie rzuca i jest i on. Takujemy się i jedziemy. Dobra, na wolno. Klapeczkę. Oczywiście. Kubota. Sporty. Kubota. A wyku to ma gumioki. Gumioki. Ma gumioki garstynieni. No i dobra. I ładujemy. Obrębny. Nie, no jak? No dobrze. I jedziemy, panie i panowie. Jedziemy na pszeniczkę. Niedziela to i trzeba, no jedziemy z niczą. Tak, no mocno jedziemy z tyłu. Pierwsze sypanie za stodoły. Nie, zaczynamy. Były to teraz miejsca gruba. Gruba. O, ładnie! Pół zbiornika było. No zobacz ile jest, patrz. Zobacz ile jest. Pół zbiornika było. Tyle co zyta. I jaka gruba. No mówię ci, kurwa, ta to byłaby do siewu. A jeden. Było pod okienko? Nie było. Ale no ale jest trochę. No to co, jedziemy tam, nie? Tyle co wczoraj z tego kawałeczka. No mówię ci. Będzie pełno znowu przyczepa. No będzie pełna. Chyba trzeba Ruskiego zapinać. Jest zapięty. Dobra, jedziemy. Zobaczymy, czy gubi coś. Zobaczcie. Sporadycznie jakieś ziarenka, o tutaj trzy, coś tam.
nic więcej. Także nasze prace przy nim opłacały się. Teraz elegancko kosi. Oby plon był ładny. Będzie cacy. Zaraz po drugi zestaw będzie trzeba jechać. Braknie miejsca. Jak sypie tutaj? Co sypie? Jak zboże sypie? Lepiej jak ten na... za drogą? Lepsze tam było za drogą. Trochę samolotu ujęć zrobiłem, pokażę potem panu. Jak już po południu na spokojnie. Jak to się nagrało. I tak. Pan Janek przyszedł. To jest kurde. Przeagent, normalnie jak on bajerę kręci to. No. To nie mogę z niego normalnie, nie mogę. Świetlik też jest dobry. Świetlik też jest dobry. Pojechał 10 km na to. Na wczasy? Od Sopku, mówię, tam jakiś znajomy. A, to, ta, to mówił właśnie, że silnik. Ale się stary i mówi, idź po zięciach. Że silnik, że silnik mają robić właśnie, mówił, że zięciu. Po zięciu, zięciach. Zięciu będzie mój robił te silnik właśnie, opowiadał im ten. Na jakiegoś małego kombajna. Robi. Tak. I zypali więcej kurna oleju jak ropy. Co ona już jak ropy mówi. O, leci ładnie, kurde, tu na headerze fajnie wygląda. Się kotłuje fajnie to. Piękna sprawa. Idzie jak John Deere, kurde. No nie? No. A co ma nie iść, kurde? Obroty nie składają, kurde. Na muskarni nic, silnika też. Ładnie się kotuje, idzie jak zły. Trochę ziemi, żeby złapali. Ziemi? Tak, na lewej, tam z lewej stronie. Ale pójdzie chyba, widzi pan tam po lewej stronie. Pójdzie. Ładnie się sypie. Się kurzy? Bo suche. Nie, to cały tydzień nie padało, tylko schło to. To musi się kurzyć. O, jak się gotuje masa. Że przerobi to wszystko. Tak. Moment leci do zbiornika, kurwa. Elegant. Mateusz zadowolony z wczorajszego plonu i dzisiaj też będzie zadowolony. No nie, raczej się nie zmieści to wszystko. Będzie trzeba ten przyczepkę jeszcze sypać. Na przyczepkę jeszcze sypać i... Yeah! Będzie pełna! Widać, że okienko zasypane! Kurwa, Stachu! Jestem zadowolony! Z plonu? Jak najbardziej tutaj, na takie rozdziały, jakie wyprowadzimy to... Na tych ziemiach to... Powiedz, 5 ton wychodzi z hektara, tam wyszło ponad więcej nawet za drogą jakoś. Nie nagrywałeś wczoraj? Nie, tam nie nagrywałem. No, to wczoraj Mateusz kosił z Piotrusiem i panem Bogusiem, no to ponad piątka wyszła. Tam nie ma wieśca. A tutaj wyjdzie cała przyczepa znowu. Tu mniej sypnęło, to wyjdzie średnia gdzieś koło 5 ton, nie? Pod okienko jest pierwsze. Czyli jest dobrze. Hopa.
patrzcie jak się sypie, o. Cała przyczepa była tak samo, nie? No kurwa, kurwa, idealnie! Idealnie, nie? Dobra, od razu trzeba nas kurwa sprawdzić. Dawaj, jedziemy! A tak, kurde. Kurwa, co ja z tym zrobię? No co, ja to sprzedaję. Trzeba trzymać i sprzedawać, od razu sam siekaj. Te klapy może są. Na styk, nie? Na żyletki, kurde. Znaczy, że 5 ton jest? Trzeba gęstość zważyć jeszcze. No i kurwa, kurwa, też 80. A tutaj, no i tam na sodową trochę, nie? Tutaj nie ma nawet 80. Tu jest chyba hektar coś razem z tą łąką. 70 chyba 6 leziarów. A klony takie jak koło osobkowo. Tak, tak, tak. Jeszcze nie koniec, kurwa. Jeszcze przeżyto. Przeżyto może tam dać ładnie. A jeszcze pszenica u mnie, zobaczymy. Jedziemy teraz do Felka. Klapy. U Felka to tam na trójce trzeba jeździć. 8 na godzinę.